To nie koniec wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Oszczelanie bazy wojskowej w Iraku przez Iran, to tak naprawdę wstęp do prawdziwej wojny. No właśnie dzisiaj na temat e, tak naprawdę odpowiedzi Iranu, czy to jest odpowiedź ostateczna, czy na tym wszystkim się zakończy, raczej nie. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, świat tak naprawdę uśpiony. Jest, wydaje się wszystkim, że na bardzo dużej części, tak naprawdę ludzi na świecie, że ten konflikt to już jest koniec, tak, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone zamordowały generała, tak, zresztą Trump o tym powiedział publicznie, do tego się przyznają. Natomiast Iran odpowiedział atakiem na bazę wojskową w Iraku, na bazę, która znajduje się 160-120 km praktycznie od Bagdadu. Tam jest, no w ogóle, w Iraku jest bardzo duża baza wojskowa Amerykanów, no i co ciekawe, w tej bazie także byli Polacy, tak? 150 praktycznie polskich żołnierzy. Różne są informacje. Iran mówi, że tak naprawdę zginęło 60 żołnierzy amerykańskich. Stany Zjednoczone podają, że nie było żadnych praktycznie rannych, żadnych ofiar. No właśnie, i teraz wydawałoby się, że to jest tak naprawdę koniec, tak? To jest tak naprawdę preludium, to jest tak naprawdę wstęp do prawdziwej wojny, to co nas czeka, bo chyba nikt nie myśli, że te, tylko takim jednym tak naprawdę akcentem, taką jedną odpowiedzią Iran tutaj odpowiedział, tak? Na całą po prostu sytuację będą praktycznie kolejne odpowiedzi. Ze strony Iranu. Ta sytuacja może się zaostrzyć między tymi praktycznie dwoma mocarstwami. Co prawda, Trump cały czas mówi, tak, że Iran może jeszcze po prostu prowadzić negocjacje, może jeszcze rozpocząć rozmowy, no ale wydaje się, że po prostu te działania są już na tak wysokim poziomie, tak zaawansowane, że to raczej po prostu nie dojdzie do skutku. Ciekawostką jest fakt, że praktycznie ten generał irański został zaszczelony czy zamordowany z drona, tak? Z drona. E, oczywiście dron profesjonalny, wojskowy, tak? nie to, taki, to nie jest taki dron, który możemy kupić gdzieś, nie wiem, po prostu w internecie na Allegro, nie wiem, za dwa nawet, 2000 czy 5000. To jest mega profesjonalny tak naprawdę dron. Zresztą ta technika, jeśli chodzi o drony, ona była pierwotnie stworzona właśnie dla wojska, później tak naprawdę została wykorzystana w celach komercyjnych, jak wiele projektów, które początkowo były dla wojska, później zostały wykorzystane komercyjnie, tak samo na przykład internet. Natomiast to na pewno nie jest, to nie kończy, tak, tego sporu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. To nie jest tak naprawdę koniec tej, tej właśnie pomiędzy tymi dwoma stronami. Iran musiał tak naprawdę odpowiedzieć, tak, musiał po prostu wysłać rakiety, bo to jakby w jakiejś tak naprawdę stawiało świetle Iran na arenie międzynarodowej, tak? No ginie ci tak naprawdę wysoką, wysoki rangą wojskowy generał, a to, pa, to państwo praktycznie by nie odpowiedziało w żaden sposób, tak? No to, to państwo musi w taki sposób praktycznie odpowiedzieć, tak? Na, na praktycznie taką sytuację. Natomiast wydaje mi się, że trwają cały czas przygotowania praktycznie do tych działań wojennych. Co ciekawe, tutaj Irak stał się teraz miejscem walki między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. To jest jakby kuriozalna sytuacja, bo tak, no Iran chce zaatakować czy wbić szpilkę USA. Nie będzie tego robić na terenie Stanów Zjednoczonych, chociaż też może taka mieć miejsce, taka sytuacja. Natomiast woli praktycznie zaatakować Irak teoretycznie. Tutaj strefę bezpieczną, tak? Dla Iranu i dla Stanów Zjednoczonych. No kuriozalna sytuacja, tak było w Syrii, a więc była wojna między praktycznie tutaj na, na terenie Syrii między Amerykanami a Rosją, na dobrą sprawę, tak to można w, w skrócie ująć. Tak teraz praktycznie będzie sytuacja pewnie wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w Iraku. No, rzecz nie bywała, tak? Czegoś takiego nie było nigdy w historii, tak? Teraz są zupełnie jakby nowy sposób prowadzenia wojny. Prowadzimy wojnę, ale zupełnie na innym terenie, no to jest rzecz kuriozalna, tak? Wtedy Iran praktycznie jest bezpieczny, bo nic się nie dzieje na ich terenie. Stany Zjednoczone też nie są po prostu są bezpieczne w miarę, tak? No oczywiście mogą zginąć tutaj żołnierze, być ofiary tak ludności. Natomiast te, co, do, co do zasady, ta wojna yy, odbywa się zupełnie na innym terenie. No właśnie, ale Irak powiedział tak, że kazał się praktycznie wynieść tutaj Amerykanom jak najszybciej z e, Iraku, Amerykanie zażądali pieniędzy, tam kilka miliardów praktycznie dolarów. Wiadomo, że Irak praktycznie nie jest w stanie z tego spełnić i zapłacić takie pieniądze. E, natomiast no, Amerykanie obawiają się, że utracą tak naprawdę wpływy, tak, jeśli chodzi o Irak, e, a przede wszystkim tutaj jeśli chodzi o Iran, tak? E, na przykład Zackowski mówi o tym, że Iran to jest jeszcze taki ostatni bastion, ostatnie państwo na Bliskim Wschodzie, gdzie praktycznie Stany Zjednoczone nie mają wpływu, tak? Dużego wpływu, jakiegoś realnego wpływu. E, no i właśnie, tak, i tutaj. Pytanie, czy rzeczywiście Iran dalej zachowa swoją autonomię, tak? Czy rzeczywiście zostanie podbity przez Amerykanów, tak? No, mi się wydaje, że Iran nie będzie takim łatwym przeciwnikiem, nie będzie tak łatwo jak w Iraku na przykład. Tam jest zupełnie inna sytuacja. Iran postępuje bardzo ostrożnie, nawet czasami można powiedzieć, że zaostrożnie. Natomiast to może być tak, że może być jedno, a konkretne praktycznie uderzenie. Zresztą mówię na przykład o tym w przepowiedniach Jasnowi Jackowski, że Iran może od odpowiedzieć dopiero za trzecim razem, tak? Dwie zaczepki dopiero za trzecim razem praktycznie Iran da odpowiedź. Także Iran postępuje bardzo ostrożnie, nie od razu nie, po prostu nie odpowiada tak, na, 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 na tą praktycznie sytuację. Bo tak było zamordowanie praktycznie tego generała, Irańskiego, to teoretycznie inne państwo pewnie by odpowiedziało bardzo szybko, tak? Natomiast i praktycznie Iran tutaj poczekał kilka dni, i dopiero później była odpowiedź, tak? Te rakiety, które dojrzały właśnie w tą bazę wojskową, w właśnie w Iraku, tak? Znaczy, Donald Trump na pewno zdawał sobie sprawę, że w momencie, kiedy będzie zaczynał tak konflikt, czy w ogóle bierze udział po prostu w tym konflikcie z Iranem, no to naturalną koleją rzeczy, że są w niebezpieczeństwie tak naprawdę bazy wojskowe, tak? Że te bazy wojskowe znajdują się praktycznie w niebezpieczeństwie bezpieczeństwa na terenie Iraku i tak samo niebezpieczeństwo jest jakby on, jego życie, tak, i też po prostu ludzi, którzy zarządzają Stanami Zjednoczonymi. Naturalną koleją rzeczy jest, że po prostu Iran będzie chciał odwetu, tak. Tam podobno została nawet ustalona jakaś nagroda, tak, w Iranie, w Iranie za tutaj głowę prezydenta Trumpa ileś tam milionów dolarów podobno taka była po prostu ta nagroda, a nie wiem, czy ta informacja została ostatecznie potwierdzona natomiast niewątpliwie, no wiadomo, że tutaj praktycznie Stany Zjednoczone teraz to, to jest wróg dla Iranu, tak, zresztą Iran przyjął taką uchwałę, że to są terroryści, tak, że Donald Trump to też jest po prostu terrorysta według Iranu, tak, według Iranu, według tak naprawdę ustaleń, które, czy uchwały, którą przyjął Iran, tak, bo w ten sposób jakby tutaj może tak, teraz na mocy praktycznie prawa może walczyć, no, z terrorystami, czyli tutaj teoretycznie ze Stanami Zjednoczonymi, tak, oni nazywają oczywiście, tak, Stany Zjednoczone, taki po na nazwali. Także no rzecz nie bywała. Rzecz nie bywa, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową. No, tutaj przede wszystkim no, praktycznie Stany Zjednoczone bronią Izraela, tak, biorą pod skrzydła Izrael, żeby obronić przed ewentualnym konfliktem z Iranem. Przenoszą tak naprawdę ten ciężar, gatunkowy ten ciężar po prostu konfliktu między, właśnie, Iran a Stany Zjednoczone, a nie Iran a Izrael. Natomiast, no, pamiętajmy, że w ten konflikt mogą być też zaangażowane kolejne praktycznie państwa, także Polska, tak przecież tutaj, no, chociażby przez NATO, tak, czy też inne państwa mogą brać praktycznie udział w tym konflikcie, ile mogą popierać kolejne państwa arabskie w tamtym rejonie. Nie wszystkie kraje arabskie popierają tak naprawdę Stany Zjednoczone, tak, oczywiście są państwa, które robią potężne interesy, dostarczają ropę naftową, jeśli chodzi o Bliski Wschód, dostarczają do Stanów Zjednoczonych, natomiast są też państwa, które są wrogo nastawione do Stanów Zjednoczonych, tak, nawet chociaż tego mogą nie mówić publicznie, to nie pałają sympatii do, 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 praktycznie do Amerykanów i oni mogą rzeczywiście po cichu Wspierać. tutaj Iran, tak? Mogą wspierać po prostu w tych działaniach w działaniach wojennych, jeśli chodzi o właśnie o Bliski Wschód. Zobaczymy, ta sytuacja cały czas będzie praktycznie przybierać na sile. Na razie to są takie tak naprawdę, no, sytuacje takie, można powiedzieć, zaczepki, tak? Natomiast nie ma jeszcze takiego konfliktu, można powiedzieć, pełną parą, chociaż, no, Amerykanie wysyłają tam i dodatkowych żołnierzy, tak? 3,5 tysiąca praktycznie żołnierzy. No, też, też jestem ciekawy, na przykład, co by było, gdyby rzeczywiście musieli Amerykanie w przeciągu krótkiego czasu opuścić całkowicie Irak, tak? Czy czy, no wtedy dużo by praktycznie stracili. No i wtedy Iran na przykład, gdyby chciał odpowiedzieć Stanom Zjednoczonym, musiałby zaatakować tutaj wojska amerykańskie, które by stacjonowały w innym kraju, na przykład w Arabii Saudyjskiej czy w Katarze, tak. No i wtedy, no to, to mógłby być konflikt już między na przykład krajami arabskimi, tak, no bo kraje arabskie by sobie na to nie pozwoliły, żeby tutaj atakować, tak, bazę wojskową, która znajduje się na ich praktycznie terenie. Także to będzie jeden wielki praktycznie kocioł tygiel w ten ten konflikt bo praktycznie będą wciągnięte kolejne państwa. Tak, no teraz już mamy praktycznie Irak, który został wciągnięty e, po tylu latach praktycznie tak e, tutaj e, co przebywały tam wojska amerykańskie obalenia Sadama Husajna do teraz praktycznie znowu Irak e, no ludzie, którzy praktycznie zarządzają Irakiem, no, doskonale wiedzą do czego to może doprowadzić, tak. No, to państwo może być kompletnie zniszczone, tak jak Syria dlatego chcą po prostu, żeby wojska amerykańskie natychmiast opuściły praktycznie teren e, tak Iraku. Pytanie jest takie, co na przykład się stanie, jeżeli Amerykanie się nie zgodzą na to, tak? Czy do, dojdzie do walki kolejnej, tak? Czyli Amerykanie znowu by walczyli na dwóch frontach w Iraku i jeszcze po prostu w Iranie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie też w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!